Tak, tam to mi się podoba. Tak, żeby było więcej ruchu. Pamiętam na samym początku, czy B-klasa, czy A-klasa, że no, przychodziło tutaj więcej ludzi niż na stadiony pierwszoligowe, także to był wtedy element na skalę krajową. Pamiętam tłumy po 5 tysięcy ludzi, także teraz sobie możemy tylko o tym opowiadać. Praktycznie od juniorów, od trampkarzy związany jestem z Gliwicami, tutaj z Piastem, nie z żadnym innym klubem. Także cieszę się z tego i tak jak Jarek powiedział, że u nas liczy się tylko ten awans i chcemy to osiągnąć bez względu na wszystko. Ale jeżdżąc tam obok stadionu i widząc jak się buduje, no to naprawdę człowiek chce na nim zagrać. Tak na chwilę obecną rzeczywiście no, nie wychodzi nam to. Poza tym pierwszym zwycięstwem z Odrą Wodzisław, te 4 kolejne mecze, zakładaliśmy zupełnie inny scenariusz. Dlatego, no cóż, no, teraz nie można tylko myśleć o tym, co się stało. Trzeba wziąć się do pracy, podnieść głowy. Z wiarą w zwycięstwo. W sporcie nie może być inaczej. Aczkolwiek dla nas musi się liczyć najbliższy mecz, bo żeby jakiekolwiek znaczenie dla nas miały te kolejne mecze, no to my musimy zacząć wygrywać, bo bez zwycięstw nie osiągniemy tego, co jest dla nas w tym sezonie najważniejsze, czyli awans. Przynajmniej moja najbliższa rodzina stara się być na każdym meczu w Włodzisławiu i czas im na to pozwoli. Także na pewno rodzina, która wspiera zawodnika z boku jest ważnym elementem, bo oni to dodają jakiejś takiej wewnętrznej siły zawodnikowi i pozwala to później wyzwolić na boisku. To jest tak specyficzna liga, że tutaj nie ma łatwych przeciwników, nie ma łatwych drużyn, to już koledzy mówili. Tu jest tak, że każda drużyna ma w swoim składzie doświadczonych zawodników, którzy grali na boiskach ekstraklasy przez wiele lat. Rozpoczyna się mecz w wyjściowej jedenastce, a za tydzień gracze ląduje w rezerwach. Czy jest to zdrowa rywalizacja, konkurencja w zespole, czy raczej działa negatywnie? Nie dostaliśmy informacji, do kogo jest adresowane to pytanie. No, ja wiem, my wiemy. Podejrzewam. Ja odpowiem, bo doświadczyłem tego na własnej skórze, gdzie w meczu z Krzo grałem cały mecz, a za tydzień grałem cały mecz, ale już w rezerwach. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, my mamy naprawdę szeroką kadrę. Jarek powiedział, że równie dobrze moglibyśmy stworzyć w miarę wyrównane dwie jedenastki. Tam była mowa w tym pytaniu o motywację i nastawienie psychiczne. Jestem takim zawodnikiem, że to nie zmieni absolutnie mojego nastawienia do treningu. Czy będę grał w pierwszej, czy w drugim zespole. Nastawienie będzie zawsze pozytywne. Skoro kobiety lgną do piłki nożnej, to rzeczywiście widać, że piłka nożna coś w sobie ma jednak. A tak sami dobrze wiemy, że każdy sport jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. Kobiety potrafią dobrze grać w piłkę, mężczyźni też potrafią grać w piłkę, także no cóż, no nie wiem, no nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu jeśli ktoś jest w jakiejś kwestii, w jakiejś dziedzinie dobrym fachowcem, no to nie patrzy się na to, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, po prostu. Ja przypomnę, że w każdy poniedziałek i piątek Piast Flash Raport w Radiu Plus Śląsk o 16:30. A duży Piast Raport kolejny 10 maja, zaś w sobotę, najbliższą sobotę będziemy łączyć się ze Szczecinem, gdzie Piast zagra z Pogonią. Pierwsza relacja około godziny 21. Naszymi gośćmi byli Jarosław Kaszowski, Paweł Gamla, Tomasz Podgórski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Paweł Górek, ja też dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Piast Raport.